Cześć, dzień dobry, witamy wszystkich, kanał 365 dni o piłce. Środa, 25 dzień października, czas porozmawiać o Fortuna pierwszej lidze. Natomiast dzisiaj odcinek szczególny, odcinek specjalny, bo i gość specjalny. Zaprosiłem Alberta Ogiolde, członek Stowarzyszenia Jedna Odra. Cześć Albert. Cześć, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. I jak można się łatwo domyślić, dzisiaj z Albertem postaramy się rozłożyć na czynniki pierwsze. Odrę Opole, lidera pierwszej ligi, bo rzeczywiście warto, Odra punktuje jak szalona. I umówmy się, że dzisiejszy format jest troszeczkę inny, mniej więcej 20-25 pierwszych minut programu porozmawiamy właśnie o Odrze, o tym ostatnim meczu z Brugbetem, ale i nie tylko. Myślę, że przekrojowo, kompleksowo można tutaj streścić wyczyny drużyny trenera Noconia i tutaj sobie właśnie o wszystkim porozmawiać. Także tym bardziej apel do wszystkich na początku, jeżeli macie jakieś pytania, wątki albo ciekawe kwestie, które Was dotykają, albo po prostu się zastanawiacie nad pewnymi sprawami w sprawie Odry, to koniecznie piszcie na czacie. Na wstępie też zachęcam oczywiście do lajków i myślę, że możemy skończyć ten przydługi wstęp. Na samym początku jeszcze jednak, Albert, chciałbym zerknąć w ogóle na wyniki, to co oglądaliśmy na boiskach Fortuna pierwszej ligi, jeżeli chodzi o miniony weekend. Oczywiście Odra wspomniana przeze mnie wygrała z Brugbet Termaliką Nieciecza 2-1, natomiast wcześniej Chrobry Głogów poległ w starciu z Motorem Lublin, Wisła Kraków wygrała 4-1 z Resowią Rzeszów, bezbramkowy remis w Rzeszowie, kiedy inna ekipa z Podkarpacia, a więc Stal, zremisowała z Zagłębiem Sosnowiec, GKS Tychy Wysoko wygrały z Podbeskidziem Bielsko-Biała, Miedź Legnica jeszcze wyżej pokonała Wisłę Płock, o Odrze mówiłem, Łęczna, a więc Górnik z Łęcznej 1-1 z GKS-em Katowice i na koniec kolejki w poniedziałek Arka Gdynia wygrała ze Zniczem Pruszków. Natomiast od początku myślę, że warto pogadać o Odrze. Na początek chciałem się zapytać o poprzedni mecz w wykonaniu Odry, no bo trzeba powiedzieć tak, pasa cały czas trwa, natomiast zastanawiam się, jak z Twojej perspektywy wyglądał ten mecz, no bo trzeba powiedzieć, że po pierwsze Brugbet to jest mocny rywal, ale z drugiej strony Odra zaczęła słabo, bo straciła bramkę, natomiast się odbudowała, więc zastanawiam się, że takie zwycięstwo chyba jeszcze bardziej smakuje. Smakuje na pewno bardzo zwycięstwo, bo zawsze jak się odrabia straty i wychodzi na prowadzenie, to takie zwycięstwa smakują świetnie i to budzi emocje także wśród kibiców. To jest dobre dla widowiska po prostu, tak? Zwłaszcza jak się jest tą stroną, która koniec końców wygrywa, to zawsze jest to coś pozytywnego. Natomiast faktycznie trzeba przyznać, że Brugbet Termalika pokazał się jako jedna z lepszych drużyn, które na Oleski widzieliśmy. Zwłaszcza jeśli chodzi o ustawienie taktyczne, o to jak się poruszali po boisku, to tutaj mimo bardzo trudnych warunków do grania w piłkę, bo trzeba sobie powiedzieć, że murawa była grząska, było mokro, przez większość meczu padało, to pokazali się z bardzo dobrej strony. Tym bardziej cieszę, że nie tylko 3 punkty, ale też 3 punkty zdobyte jednak względnie pewnie, bo tych dobrych sytuacji do zdobycia bramki było dużo i tak naprawdę gdyby nie zaskakująco niska skuteczność Borche Galana, to pewnie zaczęlibyśmy ten mecz prowadzeniem i skończylibyśmy go jeszcze wyższym zwycięstwem. A jak patrzysz na poprzednie mecze i ten właśnie mecz ostatni z Brugbetem, jak pozycjonujesz sobie rywali, z którymi dotąd grała Odra? Można powiedzieć, że na przykład ten mecz z Brugbetem był najtrudniejszy, czy nie wiem, na przykład konfrontacja Przerymonta z Wisłą, czy ta jedyna porażka z GKS-em Tychy? Da się jakoś tak wyróżnić najtrudniejszych rywali i Odrę, która miała największe problemy dotąd w pierwszej lidze? Znaczy, no na pewno mecz z GKS-em Tychy musiał być najtrudniejszy, skoro go przegraliśmy, tak? I przegraliśmy go znowu wyraźnie, bo 2-0. Na papierze trudniejsze powinny być też te mecze, w których zremisowaliśmy. Natomiast niewątpliwie, jeśli chodzi o sam styl gry, o to, ile wysiłku, ile walki trzeba było w ten mecz włożyć, to i z powodu postawy Termaliki i jej zawodników, i z powodu właśnie trudnych warunków na boisku, mecz z weekendu był chyba jednym z najtrudniejszych, tak? Bo tu mówię, do wysokiego poziomu piłkarskiego, do którego się trzeba było dostosować, trzeba jeszcze było się dostosować fizycznie do warunków na boisku, do grania w trudnym, grząskim boisku. Trudniej, chciałbym mówić, że był najtrudniejszy, czy jeden z dwóch najtrudniejszych, ale na pewno w czołówce tych najtrudniejszych spośród 12 rozegranych meczy był ten ostatni. A jakie w ogóle, bo tak się zastanawiam, jakie w ogóle nastroje towarzyszą kibicom, sympatykom Odry Opole? Bo czytałem taki wywiad właśnie z trenerem lidera na goal.pl i tam padły takie właśnie słowa, że nikt nam nie zabrania marzyć. Czy to słowo właśnie awans jest takie, powiedziałbym, elektryzujące i czy faktycznie jest taka perspektywa, czy na razie, że tak powiem, twardo dostąpacie po ziemi, patrząc oczywiście na tabelę, natomiast pamiętając, że sezon jest długi i jest też wielu rywali, którzy będą chcieli Was zepchnąć z tego pierwszego miejsca. Znaczy,
Ja myślę, że w Opolu słowo awans zaczyna się odmieniać przez wszystkie przypadki i każde kolejne zwycięstwo, każdy kolejny dobry wynik albo potknięcie się rywali, którzy mają nam stanąć na drodze do tego historycznego i wymarzonego sukcesu, tylko napędza ten trend. Natomiast ja osobiście jestem daleki od chóru optymizmu i starałbym się raczej tonować te nastroje. Cieszmy się z tego, co jest. To daje nam bardzo dużo, jeśli chodzi o końcową sytuację w tabeli. Natomiast ja do marzeń o awansie to na razie jestem jednak dość daleki. Mhm. Albert, nad naszymi głowami grafika, gdzie widać jak na dłoni, że faktycznie Odra już ugruntowała sobie miejsce w tej szeroko rozumianej czołówce, generalnie pierwsza lokata od dobrych 4 tygodni. I to też pokazuje, że no po pierwsze wyniki Odry i generalnie miejsce, w którym się znajduje, to nie jest dzieło przypadku, ale z drugiej strony faktycznie Odra ma taką powtarzalność w skali kilku tygodni. Co za tym idzie, widać właśnie na zaznaczonym obrazku, że faktycznie cały czas jesteście wysoko. Najniżej to była ta piąta lokata. Czy dla sympatyków to jest jakieś takie zaskoczenie, zdziwienie, czy można powiedzieć, że no gdzieś tam człowiek czekał, wierzył, no i jest tego efekt? Nie nazwałbym tego zaskoczeniem. Z tej przyczyny, że gdybyśmy tą linię czasu przedłużyli o kolejki z poprzedniego sezonu, ale wzięli pod uwagę na przykład tylko rundę wiosenną, to Odra cały czas plasowałaby się w tej górnej części tabeli, tak? Fatalna jesień tamtego sezonu zaważyła na tym, że do ostatniej chwili walczyliśmy o utrzymanie, no i bardzo wyrównana stawka drużyn, które punktowały do końca właśnie walcząc o to, żeby w pierwszej lidze zostać. To były dwa czynniki, które spowodowały, że faktycznie prawie że do samego końca drżeliśmy o to swoje miejsce w tabeli. Natomiast Odra była już wtedy wyróżniającą się drużyną, tak? Od wiosny już można mówić o tym, że coś się w tej drużynie zmieniło i mamy pewną kontynuację. Oczywiście, że ponieważ było w międzyczasie nowe otwarcie i udało się zacząć od dwóch zwycięstw z drużynami z Rzeszowa, to na pewno jest trochę teraz też taka samonapędzająca się maszynka. No łatwo sobie wyobrazić, że drużyna, która przed sezonem była skazywana na pożarcie, kiedy zaczyna od dwóch zwycięstw, a potem konsekwentnie utrzymuje się w czubie tabeli, no to buduje się przede wszystkim mentalnie to, co jest w szatni, to, co się dzieje między piłkarzami, to, jak to wygląda na treningach. Prawdopodobnie jest dużo łatwiej osiągać wyniki, kiedy po prostu jest atmosfera, bo robimy swoją robotę i robimy ją bardzo dobrze. Mhm. A gdybyś tak miał, powiedzmy, streścić, wytłumaczyć w kilku zdaniach komuś, kto nie śledzi meczów pierwszej ligi, zwłaszcza meczów Odry Opole, jak ta drużyna jest zbudowana, jak byś ją scharakteryzował, bo rzeczywiście większość obserwatorów no powie, ok, Galan, człowiek, który asystuje, który strzela, już przebił swoje dokonania z minionego sezonu, wiadomo, że lider przez duże L, jest też twardy szef na ławce, natomiast jak ty byś, powiedziałbym, znalazł jakieś takie cechy dominujące Odry Opole i jej największe zalety, jeżeli chodzi o ten sezon? Ja bym powiedział, że to, co charakteryzuje Odrę, to jest jeden przynajmniej kluczowy zawodnik w każdym meczu na każdej pozycji, tak? Poczynając od Artura Halucha na bramce, który no, jest świetny i 7 czystych kont w tym sezonie w 12 meczach o tym dobrze świadczy, ale także w tych meczach, których puszczał bramki, jak choćby ostatni mecz z Termaliką, on był bohaterem drużyny, bo świetnie zagrał na bardzo wysokim poziomie i w kilku sytuacjach uratował nam ten wynik, tak? Więc już tutaj zaczynamy, możemy wspomnieć jednego z bohaterów naszej drużyny. W linii obrony, no, moim zdaniem zmieniają się ci liderzy, ale zawsze któryś z obrońców jest wyróżniający się. Bardzo często doceniany w tym sezonie jest Rzemyk, tak, ale także oczywiście Kamiński, kapitan. To są dwaj zawodnicy, którzy zawsze się wybijają w tej linii defensywnej i też stanowią o sile drużyny, o tym, że jesteśmy tą drużyną, która bodaj najmniej bramek traci w całej lidze, a jak wiadomo, w piłce nożnej drużynę buduje się od tyłu. Więc to na pewno jest kolejna linia, w której mamy mocne punkty. Linia środkowa. Osobiście wyróżniłbym chyba młodego Kuba Antczaka, który jest świetnym skrzydłowym i wybija się z przodu, ale warto też do tej linii środkowej, myślę, zaliczyć naszego niedoszłego snajpera, czyli Czaplińskiego, który świetnie sobie radzi po lekkim wycofaniu i właśnie jako ofensywny pomocnik bardzo dobrze wspiera tą linię ofensywną. No i czoło, tak, tutaj znowu można powiedzieć, że się zmieniają Galan z Dinem Sulą. W każdym meczu któryś z nich jest tym wyróżniającą się postacią, tak? Raz jeden zapunktuje, raz drugi, ale zawsze któryś z nich jest na stanowisku, zawsze któryś tą piłkę do bramki wbije i myślę, że to jest klucz. Solidna postawa całej drużyny, ale liderzy na każdej pozycji.
No myślę, że jeżeli chodzi o tego ostatniego wymienionego Dina Sule, no to będzie się śnił po nocach, między innymi kibicom Wisły Kraków, też kluczowa bramka z Katowicami na wagę 3 punktów. I też tak jeszcze zostając przy tych personaliach, bo myślę, że to jest warte podkreślenia, Odra ma bardzo fajną, nie wiem czy to można nazwać filozofię, politykę, ale przede wszystkim styl korzystania z młodych piłkarzy, żeby się ograli. Czytaj właśnie Kuba Antcza, który naprawdę wygląda świetnie, w ostatnim meczu pauzował z uwagi na żółtą kartkę, ale jeszcze inne nazwisko, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, gdzieś tam się kojarzy, majaczy, a więc Kuba Moder. Więc to tak. Też jest fajne, że i właśnie pomóż mi to zrozumieć, czy Odra tak długofalowo, patrząc na kilka lat, jest takim klubem, który faktycznie stawia na młodzież bez jakiejś takiej przesadnej presji, czy to jest, powiedziałbym, taka polityka obrana przez klub, która ma no, jednocześnie rozwijać tę młodzież, ale też sam klub ma zyskać, no bo umówmy się, czy Moder, czy teraz Antczak, no wyglądają w tej drużynie rewelacyjnie. Ja myślę, że filozofia klubu jest tak naprawdę dwutorowa. To znaczy z jednej strony wprowadzamy zawodników z Akademii Odry Opole i bardzo dbamy w Opolu o jej rozwój. Tak? Akademia zresztą rośnie w oczach, to widać po tym, że są dwie drużyny już na poziomie Centralnej Ligi Juniorów i wcale to nie są najsłabsze drużyny w tej Centralnej Lidze. To jest bardzo ważne. I fajnie, że ci zawodnicy właśnie z naszych młodzieżówek, tutaj lokalni chłopcy są gdzieś tam powoli wprowadzani do drużyny rezerw, do pierwszego składu, mogą trenować z tymi piłkarzami. Natomiast na wzmocnienie składu bierzemy zawodników z uznanych akademii, właśnie z Lecha Poznań, ale wtedy nie bierzemy ich do ogrywania się, nie dajemy im tylko szansy po to, żeby mieć młodzieżowca w składzie, tylko bierzemy zawodnika, który ma wnieść jakość. On ma być tą wartością dodaną. I tak jest w wypadku Kuby Antczaka, tak było w wypadku Kuby Modera wcześniej. Oni wnosili jakość, stanowili o sile tej drużyny i warto było w związku z tym eksportować sobie kogoś z innej akademii, bo on był młodzieżowcem, on dawał pewne doświadczenia, ale był przede wszystkim piłkarsko plusem, tak? Jeśli mielibyśmy mieć młodzieżowca, który po prostu jest młodzieżowcem i potrzebujemy go na 11 do składu, najlepiej, żeby piłki nie dotykał, to będziemy wtedy brali swoich chłopców z akademii, oczywiście bez urazy dla nich, tak? Wielu tych młodych zawodników, także tych, którzy ogrywali się w ostatnim meczu, to są bardzo perspektywniczni zawodnicy. Oni jeszcze może nie są na poziomie Kuby Antczaka, ale to nie znaczy, że za rok, za dwa ci zawodnicy nie będą na takim poziomie, albo nasi zawodnicy wprowadzani z akademii na takim poziomie nie będą. Ale to jest ciągłe budowanie, więc trochę inaczej patrzymy w Opolu na naszych zawodników. W większej perspektywie, z większym spokojem oni mają w przyszłości przynieść te owoce, tak? A trochę inaczej patrzymy na tych piłkarzy, których sprowadzamy sobie jako młodzieżowców do grania. Oni mają być tą wartością dodaną, mają być natychmiast do grania i mają nie być 11 piłkarzem, tylko jednym z pierwszych, z czołowych, z wyróżniających się. Mhm. Świetnie to wytłumaczyłeś, muszę powiedzieć, że naprawdę widać, że to jest taka fachowa wiedza i też fajna insajderska, myślę, że każdy, kto chciał się dowiedzieć, jest ukontentowany. Patryk D. zadał na czacie pytanie, zaraz do tego pytania wrócimy, bo to jest pytanie o frekwencję, o stadion, a myślę, że ten wątek też warto poruszyć pod koniec dyskusji o Odrze Opole. Natomiast przygotowałem kilka liczb, statystyk. Myślę, że no, ty doskonale te bilanse znasz. Natomiast kibice, którzy niekoniecznie śledzą pierwszą ligę czy Odrę Opole, mogą się rzeczywiście podrapać po głowie. No bo generalnie mówimy o historii, kiedy po 12 kolejkach, a więc stan obecny, Odra zajmuje oczywiście miejsce lidera. No to jest oczywiście prawy dolny róg. Ta lokata, mam nadzieję, że w miarę to czytelnie rozrysowałem. Te wszystkie 7 sezonów to są sezony, kiedy oczywiście Odra występowała w Fortuna pierwszej lidze. Po lewej stronie mamy w tej drugiej kolumnie miejsca na koniec sezonu. No i odpowiednio to jest lokata 11, 12, 13, 8, więc możemy powiedzieć, że w tych latach Odra ugruntowała swoją, powiedziałbym, pozycję takiej drużyny środka tabeli. Potem pamiętamy, 2 sezony temu Odra otarła się o Ekstraklasę, tam porażka wysoko z Koroną Kielce. Kolejny sezon, no to już był taki sezon, w którym na pewno obgryzaliście paznokcie do samego końca, no bo to była pozycja tuż nad kreską. Natomiast co ciekawe, w ogóle jak widzimy na prawej, po prawej stronie, w tej ostatniej kolumnie, nie ma to za bardzo powiązania z tym, jak Odra punktuje po 12 pierwszych tygodniach. To znaczy, wiadomo, że są górki, jest sinusoida, natomiast były sezony, kiedy Odra była wiceliderem, albo była nawet czwarta, natomiast były też sezony, kiedy Odra no właściwie zamykała ligową tabelę, a na końcu i tak udawało się osiągnąć środek tabeli. Czy ty widzisz jakąś tutaj analogię? To znaczy inaczej, czy po tym, że teraz jest Odra na miejscu pierwszym, masz jakieś tym bardziej rozbudzone nadzieje, czy dla ciebie no to są tylko liczby, tylko statystyki? Znaczy, no jesteśmy po 12 kolejkach i trzeba po prostu matematycznie popatrzeć, że to jest 1/3 sezonu tak naprawdę, tak? Przed nami jeszcze bardzo dużo grania.
Oczywiście, to, że jesteśmy na pierwszej pozycji, ale przede wszystkim to, ile punktów udało się uzyskać, żeby na tej pozycji być, to daje dużo spokoju. Z jednej strony już ewentualnie w myśleniu awans, gdyby ktoś chciał tak patrzeć, ale przede wszystkim w myśleniu o ten wynik od dołu tabeli, tak? No właściwie już mamy zagwarantowane utrzymanie, co w zeszłym sezonie nie było takie pewne. I skoro robimy po 12 kolejkach to, co ostatnio zrobiliśmy po całym sezonie, to jest dobrze, tak? Albo przynajmniej jesteśmy tego blisko, to jest wyraźny progres. Miejsce w środku tabeli, no za chwilę będziemy właściwie pewni, że zajmiemy takie miejsce gdzieś tam w okolicach to 10 miejsca. A jeśli uda się powalczyć o baraże, czy o którąś z tych czołowych pozycji dających awans, to świetnie, tylko do tego jest jeszcze bardzo daleko. Tak naprawdę ta statystyka wyraźnie pokazywała, że jeśli Odra była w czołówce, to raczej w drugiej połowie sezonu spadała. Oczywiście też w drugą stronę, jeśli była w ogonie tabeli, to w drugiej połowie sezonu zazwyczaj nadrabialiśmy, tak? Ta średnia miejsc z kolumny po całym sezonie była mniej rozstrzelona niż ta średnia miejsc z kolumny po 12 kolejkach. To jest oczywiste. Tutaj wahamy się między piątym a 15 miejscem, tak? A tutaj między pierwszym a 18, czyli mamy całą rozstrzał całej dokładnie tabeli. No i umówmy się, nie ma co patrzeć na to, że po 12 kolejkach jesteśmy liderem i mamy 5 punktów przewagi jako na coś, co daje nam jakiś pewnik. Nie. Jesteśmy w dobrym miejscu, to daje świetne perspektywy na dalszą część sezonu i spokojnie myślimy o tym, co będzie w przyszłości. Właśnie dlatego, że mamy ten spokój, tak? Nie denerwujemy się teraz myślami, że trzeba może będzie zmienić trenera albo nerwowo zimą dokupować zawodników. Nie. Mamy spokój, robimy swoje, realizujemy swoją, znaczy klubową strategię na kolejne lata, na dalszy rozwój i pomału, pomału się wspinamy. A jeśli z tego uda się niespodzianką także dla Opola zająć takie miejsce, które da nam awans, tym lepiej. Będziemy za rok niespodzianką ekstraklasy. No słuchaj, ja myślę, że jakbyśmy się rok temu spotkali w październiku i rozmawiali nie o Odrze, tylko o Puszczy Niepołomicej i jakby prognozowali jej szans na awans, też pewnie większość osób by się zastanawiała, o czym my gadamy. Natomiast myślę, że piłka nożna jest tak przewrotna i tutaj się tak wszystko szybko zmienia, rotuje i generalnie no, jest wiele różnych scenariuszy, że wszystko jest oczywiście możliwe. Natomiast moje pytanie brzmi, bo nie chcę być naiwny, pytając Ciebie, czy faktycznie te szanse są duże, bardzo duże na powiedzmy baraże, no bo to myślę, że tak możemy to jakby uogólnić, ale czy Twoim zdaniem ten zespół kadrowo, mentalnie na przestrzeni całego sezonu byłby gotowy, żeby osiągnąć powiedzmy baraże, a więc pierwszą szóstkę już tak uogólniając, czy to na podstawie tych 12 meczów byłoby trudne do osiągnięcia w perspektywie całego sezonu? Mentalnie tak, piłkarsko nie. Krótko i myślę, że to, co się dzieje w szatni, to, co jest potrzebne ze strony trenera i klimatu w szatni, to jak najbardziej jesteśmy w stanie dojechać do ekstraklasy i nawet w tej ekstraklasie grać na takim mentalu, zwłaszcza na takim, jak jest teraz, na fali sukcesów oczywiście. Natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć, no do grania w ekstraklasie, do uczciwego myślenia o awansie, to przede wszystkim dłuższa i bardziej bogata ławka rezerwowych jest potrzebna, bo widać, że jeśli ktoś wypada z naszego składu, to gdzieś tam zaczyna się łatanie i pojawiają się zawodnicy, którzy są po prostu wnoszą niższą jakość, tak? Więc większa konkurencja, dłuższa ławka rezerwowych, pewnie trochę podniesienie jakości na tych kluczowych pozycjach i dopiero wtedy będziemy piłkarsko realnie gotowi na ekstraklasę. Ale z drugiej strony, gdybyśmy mieli nie zagrać, to przed nami jeszcze dwa okna transferowe i jeśli te transfery będą tak trafione jak w ostatnich dwóch oknach transferowych, to nie wiadomo, co się stanie. No właśnie, też się zastanawiam a propos łatania, a propos ławki rezerwowych, a propos rotacji. Czy Stowarzyszenie Jedna Odra ma tutaj jakieś przecieki i newsy insiderskie i czy faktycznie coś się może dziać zimą? Pytam bardziej pod kątem, wiesz, tej pozycji w tabeli, bo pewnie jakieś cele przed sezonem były, powiedzmy przed rundą, które miejsce chcemy zająć, jak chcemy wyglądać. Natomiast wiadomo, że to wszystko jest płynne. I czy myślisz, że coś tutaj się może zmienić, jeżeli chodzi o postrzeganie tej kadry i faktycznie po pierwsze sprowadzić kilku ciekawych zawodników, żeby ta głębia była lepsza, no i po drugie, żeby zwiększyć konkurencję, bo wiadomo, że samo napędzając się organizm teoretycznie powinien funkcjonować lepiej. No cóż, na pewno zmiany będą, to jest nieuniknione. Zmiany w piłce nożnej są praktycznie w każdym oknie transferowym i my też tego nie unikniemy, tak? Na ile będą to zmiany wymuszone transferami, kiedy ktoś od nas odejdzie, a na ile zmiany, które my sobie zaplanujemy, trudno w tym momencie prorokować. Wydaje mi się, że znając trochę filozofię włodarzy naszego klubu, to trzeba przyjąć, że przede wszystkim będzie pilnowanie budżetu, tak? Czyli możemy kogoś przyjąć, możemy dokupić zawodnika, czy zatrudnić zawodnika, ale tylko pod takim warunkiem, że albo zwiększamy budżet,
na wynagrodzenia, albo ktoś odchodzi i z jego pensji pojawia się nowy piłkarz. Nie wierzę w to, że nagle nam kadra spuchnie wielokrotnie bez zwiększenia budżetu, bo to po prostu jest nie w stylu naszych władz i nie jest to w żaden sposób krytyczne ich względem. Odra Opola akurat ma doświadczenie upadku z przyczyn finansowych i dzisiaj to trzymanie budżetu w ryzach i pilnowanie go jest bardzo ważne, a jak widać, nawet przy względnie niskim budżecie, jak na pierwszą ligę, można znaleźć perełki transferowe i wspomniani już dzisiaj Dean Sula czy Borja Galan, nie oczywiście zawodnicy, na pewno są tego fajnym dowodem, więc trzeba iść w tą stronę, tak? Być może znowu poszukać jakiegoś młodzieżowca ciekawego z jakiejś uznanej akademii, być może trzeba znaleźć jakiegoś piłkarza, za którym się nie wszyscy w lidze oglądają i nimi rozsądnie ich dobierając, dobrze ich sprawdzając, uzupełniać tą kadrę tak, żeby właśnie ona z jednej strony finansowo nie rozsadziła klubu, ale żeby faktycznie rosła i żeby tutaj te możliwości były coraz wyższe. Tylko tak wejdę tutaj poza tę dyskusję. Zachęcam oczywiście wszystkich do pisania komentarzy na czacie, jeżeli Was jakieś tutaj kwestie interesują. Jeszcze mamy kilka minut z Albertem. Zostając jeszcze przy temacie transferów i właściwie puentując ten wątek, zastanawiam się, czy drżeliście, kiedy pojawiła się ta plotka a propos Borja Galana, który może odejść do Górnika Zabrze i czy paradoksalnie to też nie był taki game changer trochę, jeżeli chodzi o zatrzymanie tego zawodnika, który, umówmy się, był naprawdę gorącym nazwiskiem, no ale po drugie to, że został w Opolu i to, jak on wygląda i jak oddziałuje na zespół, bo ty mówiłeś o tym, że w każdym meczu jest jakiś lider, natomiast najewidentniej on najczęściej wyrasta, jeżeli chodzi o tę główną postać, no to faktycznie był to taki ruch twoim zdaniem kluczowy? Czy nie wiem, no, można też powiedzieć, że mieliśmy Mateusza Matuszewskiego, który też był kluczowym zawodnikiem, wyróżniającym się, odszedł z końcem sierpnia, no i drużyna się nie rozsypała z tego powodu, tak? Ta luka została uzupełniona. Oczywiście, że wszyscy mieli nadzieję, że Borja Galana uda się utrzymać i kiedy pojawiły się zakusy z Górnika i podobno także z innych drużyn na niego, to woleliśmy, żeby on został, tak? Ale zresztą to jest piłka nożna, tutaj to na pewno nie ma ludzi niezastąpionych. Ważne jest tylko to, żeby w wypadku ewentualnego transferu skasować za niego na tyle dobrą kwotę, żeby można było równorzędnego lub lepszego piłkarza zapewnić sobie na tą pozycję. A tutaj myślę, że nie ma zagrożenia. Przypuszczam zresztą, że pojawienie się właśnie Dina Suli w drużynie jest trochę reperkusją po takich poszukiwaniach kogoś, kto ewentualnie mógłby Galana zastąpić. Nie było takiej potrzeby, więc Dean Sula został uzupełnieniem składu. No i świetnie się w niego wpisał, tak jak właśnie w meczu z Wisłą Kraków, gdzie super to było widać. Z drugiej strony też trzeba realnie patrzeć na to, że no, o Galana upominał się Górnik Zabrze, drużyna bez budżetu, całym szacunkiem, i dołująca w Ekstraklasie. Tam żadne potężne marki futbolowe, nawet na skalę kraju, nie biły się o Borja Galana, bo to jeszcze nie jest ten moment. I na spokojnie będzie trzeba patrzeć na to, co się będzie działo tak naprawdę za pół roku, kiedy Borsze będzie wygasał kontrakt z Odrą i pewnie zgłoszą się po niego już bardziej ciekawe kluby. No ja myślę tak ze swojej perspektywy, że też chłopak pewnie diagnozował tutaj tą sprawę i zastanowił się, że takie pół roku dłużej w Odrze da mu zdecydowanie więcej, bo jeszcze z tą drużyną może sięgnąć po coś dużego. Plus, tak jak ty mówisz, większe marki będą zainteresowane, na przykład Lech, Raków, no kto wie, wiadomo, że też ta penetracja rynku wewnętrznego jest ciekawa i na wysokim poziomie, bo kilku ciekawych zawodników, nie wiem, chociażby z Markiem Mrozem na czele, czy jeszcze wcześniej to był przecież Makuch z Krakowi, który błyszczał w miedzi, więc różnie to bywa. I jakby zostawiając już samą drużynę, bo myślę, że to też jest ciekawy wątek, chciałem Cię dopytać jeszcze o ten stadion, który wkrótce ma w Opolu powstać. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten imponujący swoją drogą obiekt, który pomieści ponad, z tego co pamiętam, 11,5 tysiąca kibiców? Gdybyś mógł tutaj uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć coś więcej, bo bez pewnością wiesz w tej materii dużo. No cóż, trzeba powiedzieć, że każdy, kto był na Oleskiej 51, w miejscu, które szczerze kocham, to wie, że Opole potrzebuje nowego stadionu, tak? I to niestety nie stadionu na Oleskiej 51, bo tam po prostu nie ma miejsca do tego, żeby się terytorialnie rozrosnąć. Stadion w Opolu miejski jest usytuowany dzisiaj w centrum miasta, otoczony różnego rodzaju infrastrukturą i zabudowaniami i tam po prostu nie da się rozsądnie rozwinąć. A jak wielokrotnie powtarza każdy w Opolu, kto jest o stadion pytany, to nie jest stadion na teraz, to jest stadion na lata. To jest stadion, który ma być też impulsem rozwojowym, który ma dawać, przyciągać kibica, ale ma też dawać perspektywę ewentualnym sponsorom, żeby się pokazać w warunkach, które dzisiaj w Polsce nie są czymś wyjątkowym, jak wtedy, kiedy powstało stadion Korony Kielce i ona się wybijała na tle
ligowego przeciętniactwa stadionowego, czy też po prostu starych PRL-owskich trupów, ale jest dzisiaj standardem. No dzisiaj, umówmy się, stadiony takie jak ten nasz w Opolu odchodzą do lamusa na poziomie centralnym i bardzo dobrze. Opole po prostu, jeśli chce być ciągle liczącą się marką, czy liczącym się miejscem na piłkarskiej mapie Polski, potrzebuje takiego stadionu. Jeśli do tego dodamy, że na całej Opolszczyźnie, w całym województwie nie ma stadionu z prawdziwego zdarzenia, takiego, który spełniałby wymogi gry w ekstraklasie, no to jest to tak naprawdę stadion dla całego regionu. I to jest bardzo ważne, że to nie jest tylko kwestia Opola i ambicji Odry, tylko to jest kwestia piłkarskiego rozwoju całego województwa. Jeśli ta Opolszczyzna ma trochę wyjść z piłkarskiego cienia, ma stać się miejscem, gdzie piłkarze nie tylko się rodzą, ale też się rozwijają i budują swoje kariery, to potrzebuje także stadionu z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko sieci akademii i drużyn, które ich potem podbierają gdzieś tam na Śląsk czy na Dolny Śląsk, bo to zupełnie nie o to chodzi. Nie tak powinna być ta piłkarska Opolszczyzna budowana. I dobrze, że po wielu latach zabiegów Opole wreszcie doczekało się nie tylko obietnic, nie tylko projektu, ale wreszcie także i realizacji, no bo dzisiaj każdy, kto się pojawi w okolicach nowego stadionu, to widzi, jak już jest blisko jego wybudowania, więc choćby nawet trzęsienie ziemi, to myślę, że ten stadion już zostanie dokończony i Odra niedługo przeniesie się na nowy stadion. A ten termin, a więc pierwsza połowa 2025 roku, twoim zdaniem to jest realny termin? Trudno tutaj mówić o tym, nie będąc specjalistą od spraw technicznych i budowlanych, tak? Jeśli się patrzy na to, w jakim tempie od pierwszego wykopu do dzisiejszego stanu, kiedy właściwie mamy już postawiony szkielet całego stadionu, montowane oświetlenie i trwające prace wykończeniowe, i w jakim tempie to poszło, to wydaje się, że ten w przybliżeniu półtora roczny termin nie jest w żaden sposób zagrożony, tak? Z drugiej strony wszyscy dobrze wiemy, że budowa z budową, a potem są jeszcze kwestie biurokratyczne, wszelkiego rodzaju odbiory, zatwierdzenia, sprawdzenia, opinie, to też zabiera czas. Znowu, nie będąc fachowcem, nie chciałbym opiniować, jak dużo czasu potrzeba na tą część, która jest niezbędna do uruchomienia stadionu. No i trzecia rzecz, że są rzeczy, które są nieprzewidywalne, tak? Łatwo sobie wyobrazić, że gdyby, nie wiem, za tydzień spadł śnieg i złapały mrozy, to jeśli budowa nie stanie, to na pewno zwolni. No jeśli te mrozy będą trzymały do końca marca, no to prawdopodobnie może się pojawić jakieś opóźnienie w tych pracach względem planowanego harmonogramu. A jeśli będzie pogoda taka, jak jest do tej pory, albo zima taka, jak w zeszłym roku, dająca duże możliwości do prac technicznych na świeżym powietrzu, to prawdopodobnie nawet uda się ten harmonogram, jeśli nie utrzymywać, jeśli nie nadganiać, to przynajmniej utrzymywać. I dobrze, cieszymy się z tego. Umówmy się też, że Opole czeka na stadion naprawdę już od dziesięcioleci. Bodajże w 2009 roku Stowarzyszenie Jedna Odra zainicjowało akcję Stadion dla Opolszczyzny, domagając się właśnie wtedy rozmów i planowania nowego obiektu dla Opola, więc czekamy już przynajmniej 15 lat. Jeśli poczekamy pół roku dłużej albo 3 miesiące, nic się takiego nie stanie. Ważne dzisiaj jest to, żeby ten stadion powstał, żeby on spełniał nie tylko wymogi licencyjne, ale także wymogi kibiców, wymogi nowoczesnego klienta, który ma przyjść na ten stadion i żebyśmy bezpiecznie mogli na nim oglądać wydarzenia piłkarskie, bo to jest tak naprawdę kluczowe i nawet jeśli mieli na to poczekać kilka tygodni czy kilka miesięcy dłużej, zaczekamy, damy sobie radę. Oleska jest naszym domem i na pewno wcale nie śpieszno nam się też znowu tak z niego wyprowadzać. Znaczy myślę, że Odra teraz piłkarsko jest na dobrej ścieżce. Rzeczywiście brakuje tylko dobrego stadionu, bo ta gra się naprawdę zgadza i zgadzają się też wyniki. Natomiast myślę, że zdiagnozowałeś to w punkt, bo rzeczywiście wychodząc jakby bardziej poza samo klub Odrę Opole, no to faktycznie ten lokalny patriotyzm i takie budowanie też fajnego wizerunku dla młodych chłopaków, nie wiem, stawianie jakichś drogowskazów, czy pokazywanie, że faktycznie tutaj pojawią się wkrótce ładne obiekty, sprawia, że ta rzesza młodych chłopców powinna gdzieś się zakochać do piłki, poczuć tę pasję. Patrząc też chociażby na przykład na Śląsk, który jest niedaleko, no bo tu mówimy o Sosnowcu, o Tychach, Bielsko-Biała, to są wszystko w miarę nowe obiekty, nie wiem czy kameralne, ale też w okolicach właśnie kilkunastu tysięcy. Myślę, że to jest taka dobra liczba, jeżeli chodzi o warunki pierwszej ligi ekstraklasy. Ostatnie pytanie, Albert, nie chcę też Cię za długo trzymać. Patryk D., to jest akurat pytanie z czatu, a propos, no powiedzmy wątków stadionowych, ale tu akurat chodzi o frekwencję. Dlaczego Odra jako lider ma tak słabą frekwencję? Tutaj Patryk doprecyzowuje, że chodzi mu o ten mecz z Niecieczą, ja tak sprawdziłem, to było ponad 1100 osób. Tak? 1100? Nie, przepraszam. Chyba nawet 1700. Tutaj znowu są złożone aspekty, tak? Na pewno nikt w Opolu nie jest dumny z tego, jaka jest frekwencja, jaka była w tamtym sezonie. W tym sezonie ta frekwencja jest wyraźnie lepsza.
wielokrotnie lepsza i są mecze, na których Stadion się bardzo fajnie zapełniał. I to jest coś, co nas na pewno buduje i właśnie w perspektywie powstania nowego stadionu jest też bardzo ważne. Natomiast no, mecz z Termaliką był też meczem specyficznym. Po pierwsze, znowu z całym szacunkiem dla tej drużyny, ale Termalika Brukbet Nieciecza nie jest na piłkarskiej mapie Polski ekipą, która rozbudza marzenia i fantazje. Jeśli spojrzymy na ich występy w Ekstraklasie choćby, to też na większość stadionów przyciągali oni mniejszą widownię niż uznane piłkarskie marki. Tak? I w Opolu też są drużyny, które przyciągają widownię, które są atrakcyjne dla kibica i takie, które powiedzmy... No są to takie mecze właśnie jak z Brukbet Termaliką Nieciecza, które tego dodatkowego emocjonalnego nośnika nie posiadają i muszą się odbyć. Dodajmy, że w przeciwieństwie do piątku i do niedzieli, akurat sobota była dniem bardzo deszczowym, mokrym, nieprzyjemnym w Opolu. Było chłodno, to nie jest aura, która skłania do tego, żeby wyjść na stadion, a mówimy tutaj o stadionie, na którym warunki do oglądania futbolu są dalekie od luksusowych. Tak? Jeśli ktoś chodzi na co dzień na te nowoczesne stadiony, w pełni zadaszone, z jakimś sensownym cateringiem, cywilizowaną toaletą i tak dalej, zapraszam do Opola i proszę sobie wyobrazić, żeby w zimny dzień wyjść, postać półtorej godziny na deszczu, a potem nawet nie móc zjeść ciepłego posiłku innego niż jakaś tam grillowana kiełbaska. Tak? To nie jest po prostu ten standard, który przyciąga ludzi dzisiaj i trzeba sobie z tego zdać sprawę. Ja mogę na to narzekać, mogę na to psioczyć, ale rzeczywistość jest właśnie taka. Dzisiaj klient, potencjalny kibic, jeśli ma przyjść na stadion, to musi być przyciągnięty także dobrymi warunkami do oglądania tego meczu. Tak? A na Oleskie 51 dziś takich warunków odpowiadających standardom nie ma. A jednocześnie jest ogromna konkurencja w postaci możliwości oglądania 100 tysięcy innych spotkań piłkarskich w telewizji. Co znowu oznacza, że jeśli ktoś jest typowym miłośnikiem futbolu, to zagląda przez okno, patrzy jaka jest pogoda, a potem stwierdza, że przecież w tym samym czasie gra Chelsea i może jednak Liga Angielska jest odrobinę lepsza od pierwszej ligi. Tak, tak. A w domu jest ciepło, ciepła herbata i generalnie warunki fajne. Ja myślę, że to jest dużo prawdy w tym, co mówisz. Nie chcę dorabiać jakoś przesadnie ideologii do tego, ale rzeczywiście na oglądanie meczów w trudnych warunkach, na takim terenie, a nie innym, no trochę też pewnie kuje charakter. Myślę, że też te więzi się zaciśniają, że jakaś taka wspólnota się rodzi. Ty o tym doskonale pewnie wiesz, bo nie oglądasz Odrę od tego sezonu. Natomiast myślę, że faktycznie no to też ma pewien swój smaczek, ale z drugiej strony kibice są stęsknieni takimi fajnymi stadionami, no i też fajnie było, żeby wkrótce ten obiekt nowy powstał, bo no, te plany wyglądają naprawdę rewelacyjnie. Głos z Opola, głos z lidera Odry Opole. Słuchaj, Albert, życzę Ci, żebyśmy się spotkali za kilka miesięcy, powiedzmy w rundzie wiosennej, no i zastanawiali się, jak to może wyglądać na przykład w Ekstraklasie i żeby ta Odra cały czas zajmowała miejsce tego lidera, bo mogliśmy mówić na początku sezonu niespodziance o jakiejś takiej anomalii być może nawet, natomiast myślę, że Odra pokazuje swą grą, że jest tam nieprzypadkowo i zasłużenie otwiera ligową tabelę. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to życzenie się spełni i mam nadzieję, że jeszcze faktycznie będziemy mieli okazję porozmawiać o Odrze i o piłce nożnej. Super. Albert Ogiolda był ze mną. Stowarzyszenie Jedna Odra. Kibicujemy. Będziemy się przyglądać, jak tam Odra będzie sobie radziła. Pamiętasz, z kim gra Odra, kurczę, w przyszłym tygodniu? Bo już tak mi wyleciało. Oczywiście. W niedzielę o 12.40 jedziemy do Lublina na motor. Na motor. No to w takim razie wszystkiego dobrego. Trzymamy kciuki, żebyście sprawili sensację grając z Beniaminkiem. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Albert Ogiolda był z nami. Dziękuję. Do zobaczenia. Super, teraz druga część programu, już taka część powiedziałbym bardziej skupiona na całej Fortuna pierwszej lidze, to znaczy no, niemalże na wszystkich meczach, poza oczywiście tym spotkaniem Odry z Brukbet Termaliką Nieciecza. Oczywiście też pominę mecz Polonii z Lechią Gdańsk z uwagi na to, że oczywiście mecz się nie odbył z uwagi na obfite opady deszczu. Słuchajcie na krótko, myślę, że możemy pogadać o kilku tych spotkaniach, trzymając się chronologii. Zaczniemy od tego meczu w Głogowie, gdzie sensacyjnie Chrobry przegrał. Mówię sensacyjnie, bo myślę, że taki stan raczej nie był czymś spodziewanym z uwagi na to, że motor był w kryzysie, był w pewnym dołku. Jak sobie sprawdzałem te wyniki ekipy z Lublina, no to były cztery ligowe porażki, plus pamiętajmy to odpadnięcie w Pucharze Krajowym z Puszczą
nie po omicy, natomiast wygrana, wygrana taka w naprawdę przekonującym stylu, bo sporo tych sytuacji, myślę, że mógłby wynik być wyższy niż tylko 1-0. Rybicki trafił w 20 minucie, natomiast no, w tej drugiej połowie nic właściwie nie chciało wpaść. Chrobry miał jedną taką w miarę dogodną sytuację, natomiast myślę, że się możemy umówić, że z przebiegu tego meczu raczej rezultat był sprawiedliwy. Natomiast wieczorem w piątek w Krakowie była ciekawa konfrontacja miejscowej Wisły z Resowią Rzeszów. Ja na tym meczu byłem, oglądałem go z wysokości trybun, no i muszę przyznać, że naprawdę dobra robota, jeżeli chodzi o podopiecznych Radosława Sobolewskiego. Dobra robota, ale też bardzo imponująca seria, bo mówimy tutaj o kolejnym spotkaniu bez porażki od połowy sierpnia i od nomen omen meczu z Odrą Opole. Wisła Kraków naprawdę imponuje tą pasą, bo są to albo wygrane, albo remisy, plus oczywiście ta cenna wygrana po dogrywce z Lechią Gdańsk w Puarze Polski. Natomiast umówmy się, no mecz z Resowią na własnych zasadach. Być może można było to spotkanie zamknąć. Mam w głowie przede wszystkim ten rzut karny zmarnowany przez Angela Rodado, kiedy mogło być 3-0. Natomiast później Resowia łapie kontakt, strzela bramkę, są nerwy przy Reymonta, ale Wisła gdzieś tam, jak taki powiedziałbym wytrawny bokser, wypunktowała rywala, no i ostatecznie ekipa z Podkarpacia poległa w tym starciu. No i też trzeba powiedzieć, a propos Wisły Kraków, że imponują na pewno te bilanse bramkowe, bo jest to kolejny wygrany mecz, który Wisła wygrała wysoko. Trzeba pamiętać o tym, że kilka tygodni temu wygrana również u siebie w konfrontacji ze Zniczem Pruszków 6-2. Jeszcze wcześniej był to wyjazd do Lublina na mecz z Motorem i wygrana 4-1. Czy wcześniej ta konfrontacja z Arką i też ta niespodziewana wtedy wygrana aż 5-1. Natomiast piłkarska sobota rozpoczęła się oczywiście w Rzeszowie, tam bezbramkowo Stal podzieliła się właśnie punktami z Zagłębiem Sosnowiec. Trzeba pamiętać o tym, że być może mogło tam być, tam zostać strzelona bramka, mówię tutaj oczywiście o tym zmarnowanym karnym przez Danielewicza. Ostatecznie nie było bramek, nie było w ogóle właśnie goli, kibice, którzy przyjechali na ten stadion w oczekiwaniu na bramki się ich nie doczekali i ostatecznie wynik to 0-0. Tutaj Patryk D. pisze, nie wiem po co kibice Wisły tak się podniecają, grali ze Zniczem, Resowią, Motor w kryzysie. No właśnie, dużo osób też mówi a propos takiego łatwego w miarę terminarza. Nie wiem, czy mogę tak to określić, zwracając trochę do Wisły Kraków, że faktycznie drużyna Radosława Sobolewskiego miała teoretycznie łatwych rywali. Nie zapominajmy jednak, że Motor był rewelacją początku sezonu. Była to drużyna, która naprawdę wyglądała fajnie, ale zgodzę się z tobą, że w momencie, kiedy gra z Wisłą, była w kryzysie i rzeczywiście wyglądało to sobiutko. Też cenna wygrana Wisły w meczu z Arką Gdynia, która poza tym meczem przy remontu naprawdę gra fajnie, fajną piłkę i mimo też tych swoich wewnętrznych problemów, mianowicie pustych trybun, no to prezentuje określony poziom i myślę, że będzie do końca walczyła o ekstraklasę, no to faktycznie, no ci rywala, więc mecze z Beniaminkami, czy to spotkanie właśnie z Resowią, no faktycznie, no nie należało do trudnych, tak to trzeba powiedzieć, ale z drugiej strony Wisła Kraków pokazała już w tym sezonie, że potrafi gubić punkty z tymi teoretycznie słabszymi. Mówię tutaj o tym meczu z Chrobrym Głogów kilka tygodni temu na własnym obiekcie. Później mecz w Tychach, ciekawa rywalizacja, muszę powiedzieć, że oglądałem ten mecz bardzo uważnie. Tam Śpiączka trafił bramkę na 1-0, później to jest Błachewicz, na końcu Machowski zdobył z gola na samym początku drugiej połowy. Natomiast też trzeba powiedzieć, patrząc na tabelę, że Podbeskidzie jest w kryzysie i nie wiem, czy to nie jest największe rozczarowanie tego sezonu, patrząc na to, jakie cele przyświecały tej drużynie, no i jak generalnie pozycjonowaliśmy potencjał tej ekipy. Ciekawy transfer między nim Bartosza Bidy, jest w środku Janota, czy właściwie już go w środku nie będzie, bo przecież zrzucony do rezerw, natomiast zmienił się trener i też pamiętamy, ta era Dariusza Żurawia zakończona, jest obecnie Grzegorz Mokry, ale umówmy się, bardzo słabo to wygląda i w moim przekonaniu teraz trener Mokry będzie miał bardzo gorące krzesło i pewnie będzie też grało swoją posadę, natomiast jeżeli już jesteśmy przy okazji gorących krzeseł i generalnie tych spraw trenerskich, warto powiedzieć, że kolejne zwolnienie w pierwszej lidze, oczywiście z Wisły Płock zwolniony Marek Saganowski. No myślę, że taki obraz spodziewany, zwłaszcza po tym, jak grała Wisła Płock, no i po tych też takich bolesnych porażkach. Umówmy się, ta porażka 0-4 z Miedzią, czy jeszcze wcześniej również wysoka porażka z ekipą Arki Gdynia 0-3 na własnym stadionie, poprzedzający to bezbramkowy remis w Krakowie, no generalnie nazbierało się tego sporo. Myślę, że tutaj Wisła Płock straciła cierpliwość, właściwie inaczej. Włodarze nawciarzy stracili cierpliwość, bo wiadomo, jakie są awanse. Spadkowicza z Ekstraklasy, no i tutaj zdecydowanie Wisła Płock celuje właśnie w promocję, ale rozkładając ten mecz na czynniki pierwsze, mówię o tym meczu w Legnicy, Miedź Wisła Płock,
To mam takie wrażenie, że ten mecz mógł się zupełnie inaczej potoczyć, bo Wisła Płock miała kilka sytuacji, tam mam w głowie ten strzał, czy właściwie próbę Sekulskiego, jednego z najlepszych strzelców w tym sezonie w pierwszej lidze, tylko Roda go wyprzedza, no to naprawdę jestem przekonany, że tutaj gospodarze mogliby mieć problemy, tylko wiadomo jak to jest w piłce nożnej, to jest oczywiście wielowątkowa opowieść i gra błędów i czasami kilka centymetrów decyduje o tym, że na przykład trener został zwolniony, no bo jestem przekonany, że gdyby Wisła Płock napoczęła rywala i by wygrała, no to oczywiście cały czas Marek Saganowski by pracował. Myślę, że dobijającym faktem też była ta wysoka tak porażka i ta końcówka meczu, kiedy naprawdę już jakby tak mówiąc kolokwialnie ręce opadały i jakby też wiara uleciała z zawodników z Płocka. Natomiast Miedź, kapitalna robota, no to też trzeba powiedzieć, że wyszła z tego kryzysu, bo jak patrzyłem sobie na wyniki Miedzi, no to też się mówi o takiej drużynie, która jest w pewnym dołku, mimo ciekawego początku sezonu. Ja tutaj gościłem na kanale Chłopaków z Niskiego Pressingu, możecie sobie sprawdzić te odcinki, to jest Paweł Jantura, także Maciek Matwiej i tam poruszaliśmy często ten temat Miedzi Legnica. A więc drużyny, która też spadła z Ekstraklasy w tamtym sezonie, że generalnie Miedź też imponowała na początku sezonu, Radosław Bela to fajnie pociągnął, później jakiś kryzys, jakaś zadyszka, ale trzy ostatnie mecze to jest remis, a także dwie wygrane, więc trzeba powiedzieć, że też ta lokata w tabeli, a więc druga, bardzo fajna i też pokazuje progres i też taką mentalną siłę tej drużyny, bo nie jest się łatwo podnieść, ja myślę, że to też no, trzeba oczywiście podkreślić. Natomiast, co istotne, dalej oglądaliśmy spotkanie, to już była piłkarska niedziela, mówimy tutaj o konfrontacji w Opolu, to oczywiście mecz rozłożyliśmy, mam nadzieję, na czynniki pierwsze, natomiast w Łęcznej. Mecz w Łęcznej, bo absolutnie Górnik Łęczna to też jest drużyna, którą trzeba chwalić. Mam taką teorię, że gdyby nie rewelacyjna Odra, która naprawdę punktuje i można się w, no nie wiem czy w jej grze zakochać, ale te wyniki naprawdę, no to jest coś imponującego i naprawdę trzeba chwalić drużynę trenera Noconia, no to gdyby nie Odra, no to mówilibyśmy cały czas o Górniku Łęczna, o drużynie, która jako jedyna jeszcze w tym sezonie nie przegrała i to trzeba naprawdę podkreślać i takim czerwonym markerem jeszcze obok tego zaznaczyć, bo to jest naprawdę bilans imponujący. Mówimy o perspektywie 12 ligowych meczów, oczywiście Puchar Polski zawalony, ale tam też pamiętamy, no nie bronił go Stomski, myślę, że to był ten game changer, więc zmiana bramkarza w tym meczu z Krakowy. Natomiast Łęczna, drużyna moim zdaniem kompleksowa, drużyna, która ma mentalność, która ma liderów, ma też ciekawych młodych zawodników, jak chociażby Piotr Starzyński, wypożyczony z Wisły Kraków, też wygląda rewelacyjnie, no i zobaczymy, czy wróci swoją drogą do Krakowa i czy też będzie brylował, ale ma przede wszystkim szefa na ławce, bo ja uważam, że Ireneusz Mamrot jest jednym z najciekawszych trenerów, obecnie pracujących w Fortuna Pierwszej Lidze, który pokazał, że też potrafi zarządzać drużyną, wyjęto mu chociażby dwóch najlepszych piłkarzy, w moim przekonaniu to jest Krykun, Piast Gliwica, także Kozak, który teraz gra dla Ruchu Chorzów, ale ta drużyna naprawdę wygląda dobrze. Ma kręgosłup z Podlińskim na samym, powiedziałbym, przodzie wysuniętym. Kilku zawodników, których jeszcze pamiętamy z tej batalii w Ekstraklasie w sezonie 2-1-2-2, także naprawdę Łęczna jest całkiem dobra. No i też trzeba powiedzieć, że ten mecz z GKS-em Katowice trochę pechowy, mimo tego, że Gieksa gra fajną, ofensywną piłkę, no to myślę, że może się cieszyć, mówiąc wprost, z tego remisu, bo też ta bramka trafiona trochę szczęśliwie, bo ta piłka odbita oczywiście od Deamo, który najpierw trafił na 1-0, a później był takim, no w cudzysłowie, antybohaterem. Wiadomo, że też ciężko go jakby winić i zrzucać na jego kark kwestię tej straconej bramki. Natomiast ostatni mecz, to już oczywiście był mecz w poniedziałek i spotkanie w Gdyni, gdzie w szranki stanęła Arka Gdynia ze Zniczem Pruszków. No ekipa z Pruszkowa jest w jakimś takim kryzysie, ma problem, natomiast tak patrząc na potencjał jakościowy drużyny z Pruszkowa, więc Beniaminka, no ciężko też się dziwić, że akurat znajduje się w takim miejscu, a nie innym, że świeci na czerwono, jak to się kolokwialnie mówi, no bo generalnie słaby mecz w Krakowie z Wisłą, o którym mówiłem już trochę wcześniej, no i też słabo to wyglądało w meczu z Arką Gdynia. Oczywiście Arka też ma swoje problemy, no ale wypunktowała tutaj ekipę z Pruszkowa. Najpierw to jest strzał Janusza Gola, takie fajne uderzenie, czy właściwie akcja, dogranie w takie drugie tempo, kiedy wchodził z tej drugiej linii, no i później to jest oczywiście Stolc po stałym fragmencie gry. Chyba nie ma niespodzianki. Myślę, że Arka Gdynia celowała zwycięstwo i to się jej jak najbardziej udało. Patrząc też na tabelę, wysuwa nam się tutaj taka fajna, jedyna czołówka i tak zastanawiam się, czy zostanie tak to do końca sezonu, czy ta pasa zostanie podtrzymana, więc ta Odra Opole, która, no zobaczymy, czy na dystansie, nie wiem, całej rundy, czy całego sezonu faktycznie będzie znajdowała się w tej czołówce i będzie cały czas obejmowała pierwszą lokatę. Potem jest Miedź, która ma ekstraklasowe ambicje i też ma duży potencjał, wyszła z dołka i naprawdę imponuje. Górnik Łęczna, więc ekipa, która nie przegrała, no i GKS Tychy, naciskając oczywiście Wisła Kraków, Arka Gdynia, wychodzący z kryzysu motor. Naprawdę to wygląda ciekawie i myślę, że w odróżnieniu od poprzednich sezonów, tutaj realnie będzie mniej więcej 10 ekip walczyło o te baraże,
I tutaj naprawdę może być gorąco do samego końca, bo tak sobie gdzieś to wyobrażam, że jeszcze na 2-3 kolejki przed końcem rundy zasadniczej będziemy mówili o 8, właśnie 10 klubach w grze, zaangażowanych w tę walkę o Ekstraklasę, także no na to trzeba liczyć, bo myślę, że to tylko powoduje, że ta rywalizacja będzie jeszcze bardziej elektryzująca. My jako kibice Fortuna Pierwszej Ligi jeszcze bardziej będziemy się cieszyć, no bo wiadomo, że to wszystko nakręca fajnie ligę i ligowe rywalizacje, no i to jest jakby muzyka dla uszu kibiców. Na samym końcu warto też zwrócić uwagę na terminal 13 kolejki, a więc na to, co nas czeka już wkrótce. Pierwszym meczem 13 kolejki będzie jednocześnie spotkanie w Płocku, gdzie nowy trener obejmie Wisłę. Mówi się sporo o trenerze Dariuszu Żurawiu, natomiast z tego, co patrzyłem, jeszcze nie było oficjalnego komunikatu, natomiast najpewniej będzie to trener Żuraw z uwagi na te doniesienia medialne, a więc były trener m.in. Podbeskidzie Bielsko-Biała, czy wcześniej Zagłębia Lubin, wcześniej Lecha Poznań. Natomiast Wisła właśnie skonfrontuje się, przechodząc do meritum, z Chrobrym Głogów i w tym samym czasie pojedynek w Katowicach, gdzie Gieksa zagra z Polonią Warszawa. W piątek wieczorem mecz w Bielsko-Białej pod Beskidzie kontra Wisła Kraków. Później Lechia Gdańsk, Stal Rzeszów, to już jest sobota. Następnie spotkanie w Sosnowcu, gdzie no, zobaczymy też, jak Zagłębie zagra z GKS-em Tychy, a więc też taki, powiedziałbym, lokalny pojedynek. Następnie mecz Brookbetu z Górnikiem Łęczna. Motoru Lublin rano w niedzielę zagra z Odrą Opole i tak jak mówił Albert, będą celowali w 3 punkty i zobaczymy, czy ta passa zostanie podtrzymana. No bo dotąd Opola tylko jedna porażka w sezonie, to jest ten mecz u siebie z GKS-em Tychy na początku sezonu. Niedziela wieczór to jest mecz Resowi z Arką Gdynia. Poniedziałek tę kolejkę 13 zamkniemy sobie w Pruszkowie, a więc Nicz zagra z Miedzią Legnica. Natomiast to zaległe spotkanie, a więc wtorek 31 października to jest ten mecz właśnie zaległy, gdzie Polonia Warszawa podejmie Lechię Gdańsk. Pamiętamy też te okoliczności tego meczu, który miał się odbyć wtedy w niedzielę, ale się nie odbył z uwagi na słabe warunki pogodowe, deszcz, obfite właśnie opady i to, że się po prostu grać nie dało. Podobnie zresztą jak w Łodzi, kiedy Widzew miał zagrać z Ruchem. Również mecz przełożony i również już znamy jego datę. Tak to wyglądało w skrócie, a więc taki nietypowy format tego naszego magazynu. Myślę, że też taka wersja może Wam przypaść do gustu. Chciałem bardzo usłyszeć jakiś głos z Opola, no bo przede wszystkim to jest a, lider Fortuna Pierwszej Ligi, a po drugie, no umówmy się, drużyna, która jakbyśmy pozycjonowali sobie wszystkie kluby medialnie, no to raczej by stawkę zamykała, bez jakby ani kurtuazji, ani też jakiegoś takiego hejtu, czy no czy realnie oceniając, jak to wygląda. Także myślę, że tym bardziej należą się 2 słowa od Żopole, czy właściwie 30 minut, jak w dzisiejszym magazynie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy tutaj na czacie live, bo oczywiście sprawdzam wszystkie te wpisy, czy taki forum Wam się podoba i kogo ewentualnie w przyszłym tygodniu chcielibyście usłyszeć. Myślę, że to może naprawdę zostać takim, powiedziałbym, punktem stałym programu, jeżeli chodzi o taki telefon właśnie do jakiejś miejscowości, bo myślę, czy zarówno Tychy, czy Łęczna, czy takie ekipy, które fajnie punktują, ale nie są tak medialne, fajnie, żeby też były na świeczniku, bo myślę, że z całą sympatią dla Wisły Kraków chociażby, bo przecież jestem z Krakowa, trochę mogą być kibice zmęczeni dyskusją o Białej Gwieździe, co też jest zrozumiałe, natomiast pamiętajmy, że to jest klub, który elektryzuje, który jest takim magnezem, który przyciąga kibiców, natomiast myślę, że ostatnio o Białej Gwiaździe się mówi o sporo, stąd też nie chciałem zapraszać nikogo z Gazety Krakowskiej i generalnie nie skupiać się typowo na tym meczu Wisły z Resowią Rzeszów, bo też pewnie sporo można byłoby w tej materii powiedzieć. Na samym końcu jeszcze rzut oka na te wyniki 12 kolejki, jeden mecz przełożony, natomiast pozostałe spotkania, tak jak widzicie, wysoka wygrana Białej Gwiazdy, bezbramkowy remis w Rzeszowie, wygrana w końcu Motoru Lublin, wysoko wygrały też właśnie Tychy, czy Miedź Legnica, też to starcie właśnie w Opolu wygrane przez liderującą Odrę, podział punktów w Łęcznej, no i na samym końcu oczywiście Arka wygrała z Niczem Pruszków. Tak to wyglądało w skrócie. Na samym końcu oczywiście wszystkich zachęcam do subskrypcji kanału, tego kciuku, lubię to pod filmem. Dajcie znać koniecznie, co myślicie w sprawie tych formatów na kolejne magazyny. Do zobaczenia we wtorek, gdzie będzie kolejny magazyn o Ekstraklasie, w środę oczywiście za tydzień o pierwszej lidze. Natomiast dzisiaj jeszcze taki eksperyment na moim kanale, a więc komentarz live. Będziemy komentowali mecz Newcastle United, Borussia Dortmund, także trochę zagranicznej piłki, także jeżeli ktoś jeszcze nie jest zmęczony dyskusją o futbolu, no to serdecznie zachęcam do odpalenia live'a 20.55, tak planuję zacząć, to będzie transmisja live, oczywiście bez obrazu, ale z moim komentarzem, z moimi jakimiś wtrąceniami, poglądami, także pobawimy się trochę formą, mój pierwszy komentarz na żywo, zobaczymy jak wypadnę, trochę się stresuję, także muszę dać trochę łapek, tutaj jeszcze widzę Grzegorz pisze na czacie, chętnie by usłyszał pana Szymka Łyczka ze Stali Rzeszów, myślę, że Stali Rzeszów tak, też można dopisać, ja chciałem zrobić jakiś fajniejszy materiał, fajny materiał dłuższy w tamtym sezonie, kiedy Stal zrobiła te baraże, natomiast no jakoś
się to nie spięło, nie udało, ale na pewno przemyślę ten temat. Podsumowując, żeby się nie rozwodzić za bardzo, dzięki wszystkim, że wytrwaliście do końca materiału. Zachęcam do subskrypcji kanału, do kciuków w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.